Spontaniczna aktywność fizyczna. Cześć! Jako ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej wiem, że dla zdrowia, długości życia i dobrego samopoczucia ważne są nie tylko odpowiednie nawyki żywieniowe, ale także aktywność fizyczna. Dlatego dziś porozmawiamy właśnie o niej, a konkretnie o spontanicznej aktywności fizycznej. Na początek jednak powiedzmy sobie, dlaczego regularna aktywność fizyczna jest tak ważna. Oto kilka powodów. Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko nadciśnienia, chorób układu krążenia, nowotworów, cukrzycy typu drugiego i przedwczesnej śmierci. Wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne, funkcje poznawcze i sen. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i przeciwdziałaniu otyłości, a to niestety epidemia XXI wieku. Zatem im bardziej aktywni jesteśmy, tym lepiej i każda aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna. Czy wiedziałeś, że zużywamy energię przez cały dzień? Nawet bez zaplanowanej aktywności fizycznej? I w ten sposób doszliśmy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli spontanicznej aktywności fizycznej. Mówi się o niej także jako o aktywności niewysiłkowej. Dlaczego o niej mówimy? Niesie określony wydatek energetyczny i wpływa na tempo przemian metabolicznych w naszym organizmie. Dzięki niej łatwiej utrzymać prawidłową masę ciała. Wpływa na zmniejszenie ryzyka występowania zespołu metabolicznego oraz chorób sercowo-naczyniowych, a także cukrzycy typu drugiego i otyłości. Zastanawiacie się, czy wykonujecie spontaniczną aktywność fizyczną? Z całą pewnością mogę zapewnić Was, że tak. Zaliczamy do niej na przykład spacerowanie, chodzenie w trakcie rozmowy przez telefon, aktywne prace domowe, tańczenie w trakcie słuchania muzyki czy inne czynności związane z życiem codziennym. Jak możecie zwiększyć spontaniczną aktywność fizyczną? To bardzo proste. Następnym razem zamiast windy wybierzcie schody, a zamiast przejechania krótkiego odcinka autem lub autobusem – spacer. Róbcie sobie małe przerwy w pracy i odrabianiu lekcji. Porozciągajcie się albo pospacerujcie po korytarzu. Mam nadzieję, że przekonałam Was, że warto wstać z kanapy i spontanicznie się poruszać. Spacer z rodziną będzie dobrym pomysłem.